Niech cała negatywna energia rozstąpi się w dymie. Wszystko, co negatywne, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam i nie dla nas, wszystko, co nie od Boga, niech rozstąpi się w dymie. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania, z tej strony Dora. Witam dziś w szczególności moje cudowne wagi. Witajcie kochani po dłuższej przerwie. Miałam wakacje dwutygodniowe, także trochę odpoczęłam, troszeczkę naładowałam bateryjki. Jestem tutaj ponownie z Wami. Zobaczymy sobie kochani, co na ten moment najważniejszego się u Was zadziewa, o czym powinniście wiedzieć, jakie najważniejsze wskazówki, wiadomości i informacje mają dla Was do przekazania Wasze anioły, Wasi przewodnicy duchowi. Jeśli jesteście tutaj z nami dziś pierwszy raz, zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Kliknijcie sobie również dzwoneczek powiadomień, aby nas nie zgubić, abyście mogli tutaj w łatwy sposób powrócić kolejnym razem. Dobrze, zacznijmy kochani. Zobaczmy w takim razie, w jaki sposób tutaj przeszłość się zarysowuje i jaki ma wpływ na Waszą teraźniejszość. No dobrze, czyli widzimy, że gdzieś tutaj pewne rzeczy tak jakby nie do końca poszły po Waszej myśli. Bardzo możliwe, że było tutaj dużo takich rzeczy, które wyprowadzały Was w jakiś sposób z równowagi. Może to się dotyczyć ważnej dla Was osoby, jakiegoś autorytetu. Może to być matka, może to być babcia lub teściowa. Może to być ktoś po prostu bliski Wam, bliski Waszemu sercu. Widać, że tak jakby, no tak jak wspomniałam, pewne rzeczy tutaj nie poszły po Waszej myśli, nie zadziały się w odpowiednim momencie, być może troszeczkę inaczej sobie pewne rzeczy rozplanowaliście, jednak nie do końca zadziało się to tak, jakbyście chcieli. Bardzo możliwe, że nie mogliście po prostu, tak jakbyście utknęli w pewnym miejscu, nie mogli ruszyć z miejsca, może zbyt wolno dzieją się pewne rzeczy, tak? Mamy kartę świata w odwróconej pozycji, czyli tak jakby coś tutaj nie zadziało się dla Was w odpowiednim momencie. Inaczej to było zaplanowane przez Was. Myśleliście, że będziecie mieli więcej możliwości, więcej jakichś takich alternatywnych wyjść w tej sytuacji. Jednak tutaj pokazało się w jakiś sposób zblokowanie. I to zblokowanie mogło właśnie wyjść poprzez Wasze wewnętrzne blokady, tak? Czyli bardzo możliwe, że ktoś na Was wpłynął w jakiś sposób, przez co poczuliście się na tyle niepewnie, że zblokowaliście pewne rzeczy w swoim życiu, tak? Ta niepewność, ten lęk, strach, że z czymś sobie nie poradzicie, że czegoś nie zrobicie, że czegoś nie osiągniecie, że coś nie przyjdzie do Was w odpowiednim momencie. Być może pewne osoby zasiały w Was te wątpliwości, a Wy daliście sobie po prostu wmówić tutaj pewne rzeczy, tak? Aktualna sytuacja, co tutaj się dzieje w aktualnej chwili? Pięknie, Wasza energia, sprawiedliwość, czyli tutaj widzimy, że na ten moment gdzieś tu wracacie w swój element, pięknie, wychodzicie ze strefy komfortu, postanawiacie pewne rzeczy tutaj zrobić, wykorzystać możliwości, które się dla Was nadarzają, tak? Bardzo możliwe, że tutaj otrzymujecie jakieś nowe właśnie alternatywne rozwiązania na ten moment. Bardzo możliwe, że na ten moment się otwierają przed Wami ważne rzeczy. Być może domykacie coś, co było, być może zakończa się coś. Jesteście gotowi na to, aby coś zakończyć i coś nowego rozpocząć. Macie w sobie więcej siły, tak? Aby wyjść z tej strefy komfortu. Bardzo możliwe, że nie uginacie się już pod presją innych osób, które w jakiś sposób mogłyby tutaj wywierać na Was jakiś wpływ, tak, które mogłyby sprawić, że czuliście się negatywnie, że czuliście się niekomfortowo, niedocenieni, niezrozumieni, przez co Wy, tak jak mówię, hamowaliście się w jakiś sposób przed ruchem naprzód. Pięknie widzimy, że na ten moment wychodzicie z tego miejsca, zmienia się to dla Was, przychodzi do Was zadośćuczynienie, pojawiają się nowe możliwości, nowe okazje do wykorzystania. Ważne nawołanie dla Was, aby przestać patrzeć wstecz, aby przestać rozdrapywać to, co było, to, co Was w jakiś sposób stłamsiło, co sprawiło, że nie możecie w tej chwili tak jakby sobie poradzić, tak? Tutaj jest w Was dużo większa moc, postarajcie się dostrzec właśnie swoje możliwości, swoje talenty, swoją osobę, do czego jesteście zdolni, bo widać, że jesteście tutaj w stanie naprawdę zrobić cudowne postępy, jeżeli chodzi właśnie, przede wszystkim widzę tutaj chyba o finanse, na tym się tak jakby mocno tutaj koncentrujecie, Waszą stabilność, tak? Być może w domu, w rodzinie, być może chodzi o tutaj życie rodzinne, w każdym bądź razie jest tutaj coś,
coś tak jakby do Was wracała jakaś pozytywna karma, pojawiają się jakieś pozytywne okazje, możliwości dodatkowego być może dochodu, dodatkowego jakiegoś zysku w Waszym życiu. Dla niektórych z Was może być tutaj mowa o nawet jakimś spadku, o jakimś, tak jak wspomniałam, zadośćuczynieniu. Coś tutaj się pokazuje dla Was. Bardzo możliwe, że manifestujecie. Może tutaj być jakaś nowa nauka, rozwój, może jakieś kursy, których się tutaj podjęliście i w najbliższym czasie będzie możliwość, aby to wykorzystać na swoją korzyść, tak? Nieoczekiwane wydarzenia, co tutaj do Was może iść. No bardzo możliwe, że w jakiejś sytuacji będziecie musieli tutaj stawić czoła tak, komuś, ktoś, kto w jakiś negatywny sposób pokazuje Wam Wasze plany i marzenia. Być może ktoś, z kim gdzieś tutaj dzieliliście się swoimi planami, marzeniami, oczekiwaniami i ktoś tutaj tak jakby dawał Wam do zrozumienia, że nie jesteście w stanie tego osiągnąć, że nie jesteście w stanie tego zmienić, zrobić czegoś. Tutaj musicie przestać żonglować, musicie przestać poszukiwać między jednym a drugim. Ważna jest taka stanowcza decyzja i działanie. Prawda, bądźcie szczerzy sami z sobą, na czym Wam zależy. Prawdopodobnie coś, co sobie tutaj w jakiś czas temu narzuciliście, stwierdziliście, że to jest Wasza prawda, że tego chcecie. Na ten moment czujecie, że nie, to nie była moja prawda, to była czyjaś prawda, to było dla kogoś. Że tutaj pewne rzeczy, pewne osiągnięcia zdobywaliście tylko dlatego, aby kogoś usatysfakcjonować, aby kogoś zadowolić, aby komuś sprawić przyjemność, aby ktoś był z Was dumny, aby ktoś dostrzegł Waszą wartość. Także tutaj jest silne wołanie, abyście, kochani, przede wszystkim postarali się w tej chwili spojrzeć na siebie. W sytuacji, z którą tutaj się będziecie mierzyć, musicie być stanowczy i nie bać się powiedzieć to, co czujecie i to, co myślicie. W Was jest cała moc, kochani. Najlepsza wskazana droga w tej sytuacji. Tak, tak jak wspomniałam, odciąć się. Tak jak tutaj mamy Króla Mieczy, który mówi właśnie o cięciu tego wszystkiego, co z Wami nie rezonuje, co nie jest prawdą, co nie jest zgodne z Wami, tak? Tutaj się odcinacie od wszelkich rozpraszaczy, tak jak tutaj widzimy, te ptaki nad nim fruwają, rozpraszają go, te chmury z tyłu za nim, które przysłaniają mu widok, które przysłaniają mu możliwości i zrozumienie. Odcinacie się od tego wszystkiego, co sprawia, że w jakiś sposób Was to blokuje. Tak, gdzieś tutaj, widzicie, kochani, jeśli tego nie zrobicie, to pozostajecie cały czas w takim poczuciu zblokowania, a w Was jest cała moc. Bo Wy macie już wszelkie narzędzia, wszelkie możliwości. Zdobyliście wiedzę, której potrzebowaliście, aby móc wykonywać pewne rzeczy, które dadzą Wam tą stabilność finansową, tak, emocjonalną, poczucie spełnienia. Także tutaj postarajcie się to wykorzystać, manifestować, myśleć tylko i wyłącznie pozytywnie i użyć tej swojej mocy w odpowiednim kierunku. Nie pozwólcie na to, aby ktoś Was w jakiś sposób tłamsił, abyście Wy sami gdzieś tutaj samodestrukcyjnie na siebie wpływali, abyście nie wmawiali sobie, że czegoś nie możecie osiągnąć lub zrobić, bo cała moc jest w Was. Wszystko to, co myślicie, wszystko to, co mówicie, nawet jeżeli żartujesz sobie w jakiś sposób na swój temat, ma to wpływ i odbicie na Twojej rzeczywistości, na Twoim jutrze, tak? Tym miejscu, do którego dążysz. Także postarajcie się przede wszystkim bardziej doceniać to, co w tej chwili macie, możliwości, które macie do wykorzystania. Postarajcie się więcej cieszyć życiem. W każdej wolnej chwili dostrzegać po prostu piękno, które Ciebie otacza. Mieć zrozumienie na to, dlaczego pewne lekcje musieliście tutaj przejść, tak? Co musieliście zrozumieć. Dobrze, potrzebna akcja, tak? Czyli no, tutaj porzucić ten ciężar, kochani. Pewne rzeczy są tutaj tak jakby jeszcze nieprzepracowane. Przysłania Wam to wizję przyszłości, możliwości. Jesteście przemęczeni. Dla niektórych z Was widać, że tutaj naprawdę nie mieliście wystarczająco czasu na sen, na odpoczynek. Bardzo możliwe, że w ostatnim czasie było w Waszym życiu dużo strapienia, dużo takiego zużycia materiału. Po prostu tak jakbyście gdzieś cały czas byli atakowani, jakby po prostu działo się jedno za drugim, jedna rzecz za drugą. Jeszcze dobrze nie wyszliście z jednego, pojawia się zaraz następne. I to takie bardzo możliwe, że dla niektórych z Was nawet mieliście takie poczucie, że nie wystarcza Wam na pewne rzeczy. Może na rachunki, może na jakieś Wasze potrzeby, może na coś, tak? Gdzieś tutaj jakieś takie odczucie było, że nawet nie ma z czego odłożyć, nawet nie ma w jaki sposób gdzieś tutaj sobie coś zaoszczędzić, bo nie wystarcza.
dużo takich bojaźliwych myśli, tak, które przyciągacie do swojego życia, także to jest bardzo ważne, abyście wyszli z tego poczucia strapienia, stresu, strachu. Musicie tutaj zacząć przede wszystkim pozytywnie myśleć, kochani, bo stąd się wywodzi to wszystko, dokąd zmierzacie. Także nie pozwólcie sobie zasiewać tych negatywnych myśli. Pamiętajcie o tym, że to, co siejecie, to później zbieracie. Nie pozwalajcie sobie na to, aby pozostawiać w jakimś takim negatywnym myśleniu, że coś Wam się nie uda, że coś się nie powiedzie. Tak jak tutaj widzimy, on otrzymuje, tak, otrzymujesz jakiś dar od wszechświata, to idzie do Ciebie. Być może idzie to powolnym krokiem, ale zmierza w Twoim kierunku. W momencie, kiedy będziesz gotów na to, czy gotowa na to, aby ruszyć z miejsca, aby podołać jakiemuś wyzwaniu, tak, aby skorzystać z jakichś nowych możliwości, to już będzie na Ciebie czekać. Tylko no tutaj praca jest jeszcze w Tobie, tak? Przestać właśnie ciągle rozdrapywać coś, co było, coś, co się nie udało, coś, co się nie powiodło, bo to była Wasza lekcja. Postarajcie się tutaj pewne rzeczy robić też po cichutku. Nie mówić od razu wszystkim o tym, co chcecie zrobić, co chcecie osiągnąć. Po cichutku się poruszać. Nie, może nie zwierzać się zbyt wielu osobom o Waszych planach, o tym, dokąd idziecie, co chcecie zrobić. Tutaj to też może negatywnie wpłynąć na rozwój sytuacji. Jakie masz wsparcie? Co Cię wspiera? Pięknie, czyli Twoja wiedza, tak jak mówię, te lekcje, które gdzieś tutaj już przebyliście. Bosko, no niesamowita energia, kochani, no cudowna po prostu energia. Masz ogromne wsparcie. Bardzo możliwe, że masz tutaj jakichś takich przewodników duchowych, może nauczycieli, może masz jakichś mentorów, którymi jesteś tutaj otaczany, może masz kogoś, kto Cię tutaj po prostu wspiera w tej sytuacji i pomaga Ci ruszyć z miejsca. Są tu możliwe osoby wokół Ciebie, które są w stanie Ci pomóc, ale Ty musisz się otworzyć na to. Pewne cykle się domykają i otwierają się dla Was nowe rzeczy, nowe możliwości, ale to w Was jest cała moc, aby z tego skorzystać, aby otworzyć się na to. Jest tutaj też dużo, co ma związek z Twoją wiarą. Bardzo możliwe, że nie wierzycie w pewne rzeczy. Może gdzieś tutaj wygasła w Was ta wiara w to, że coś możecie jeszcze osiągnąć, że coś możecie zrobić. Może gdzieś tutaj podupadliście właśnie na tej Waszej pewności siebie. Postarajcie się może zacząć więcej tutaj dokształcać jakieś kursy, informacje, może motywować, więcej kontaktu z jakimś takim mentorem, kimś, na kim gdzieś się tutaj w jakiś sposób wzorujecie. Jest tu ogromna moc w tym, kochani, jest ogromna siła naprawdę, macie ogromną wiedzę, którą możecie dalej rozwijać, która przyniesie Wam korzyści w przyszłości. Coś, co może mieć też związek tutaj z jakimiś urzędami, sprawami właśnie urzędowymi, sądowymi. Coś, co na Waszą korzyść, kochani, tutaj się układa. Bardzo możliwe, że jest to coś pozytywnego, jakaś taka pozytywna karma, która się z Wam zwraca za coś. Co Ci to przyniesie? Jakie tutaj zyski, korzyści mogą się pokazać dzięki temu? Dobrze, czyli jest tutaj jakieś takie spełnienie emocjonalne, jakaś taka stabilność, pewność siebie. Dzięki tym wyzwaniom, których tutaj doświadczyliście, macie w sobie teraz większą moc, aby stawić czoła sytuacjom, z którymi wcześniej nie dalibyście sobie rady, tak? Bardzo możliwe, że musieliście tutaj doświadczyć ciężkich rzeczy, ale dzięki temu w tej chwili jesteście tacy bardziej stabilni. Tak jak tutaj widzimy, król kielichów mówi nam właśnie o tym, tutaj ma takie burzliwe wody z tyłu za nim. Ta karta akurat pokazuje nam to dosyć łagodnie, ale na większości talii tarota król kielichów jest właśnie taką osobą, która jest taka bardzo stabilna, która nie boi się niczego, która wie, że da sobie radę, która wie, że pokona przeszkody, która wie, jak nawigować po takim burzliwym morzu, tak? Dzięki tym doświadczeniom, które tutaj mogły się pokazać w życiu. Bardzo możliwe, że ma to gdzieś związek z jakąś relacją, w której się znajdujecie, w której czujecie się bardzo zblokowani. Bardzo możliwe, że tutaj pojawi się właśnie więcej jakiegoś takiego pozytywnego rozwoju. Dla niektórych z Was może to mówić o ważnych zmianach w związku, w relacji. Być może tutaj zdecydujecie się na wprowadzenie konkretnych zmian, konkretnych kroków do działania. Widać, że nie jesteście gotowi na to, aby gdzieś tutaj coś zakończyć, czy rozpocząć coś nowego. Że w jakiś sposób gdzieś tutaj boicie się nowych początków, staracie się tutaj tak jakby pewne rzeczy ułożyć w sytuacji, w której aktualnie się znajdujecie. Najważniejsze na ten moment jest to, aby wyjść po prostu z tego strapienia, z tego strachu, że coś może pójść nie tak.
ważne jest to, aby po prostu zadbać o siebie w tej sytuacji, aby dać sobie to, czego potrzebujecie. Wtedy również druga osoba dostrzeże bardziej waszą pewność siebie, tak? Dzięki czemu zacznie was też bardziej szanować, doceniać. Jeśli dajecie sobie miłość, wtedy miłość przychodzi do was z zewnątrz również. Co musisz odpuścić? Co należy pozostawić, odpuścić? Prokrastynację, kochani, tak? Wziąć się do działania. Tutaj tak, odpuścić po prostu takie odkładanie rzeczy na później, takie niepewności. Czas zacząć działać. Bardzo ważne jest to, aby w waszej codzienności było właśnie porówno tego brania i dawania. Abyście nie otaczali się ludźmi, którzy tylko chcą z was tutaj ciągnąć. Ciągnąć chcą więcej i więcej i ciągle im jest mało. Postarajcie się tutaj podejmować takie świadome decyzje. Postarajcie się również może odłożyć coś, zaoszczędzić jakieś pieniądze. Bardzo możliwe, że planujecie gdzieś tutaj jakiś wyjazd, jakąś podróż, może planujecie jakieś ważne zmiany w domu, może coś związanego z przeprowadzką, z udoskonalaniem waszej przestrzeni, w której się znajdujecie, może jakaś przebudowa, rozbudowa. Warto tutaj, kochani, troszeczkę odłożyć sobie na bok, żeby później nie było po prostu, wiecie, strachu, że na coś wam nie starczy, że na coś wam zabraknie. Postarajcie się nie być rozrzutnym, nie wydawać na rzeczy, na które nie musicie wydawać, nie kupować jakichś takich dupereli, które wiecie, że do niczego wam się nie przydadzą. Bardziej przemyślane wydatki, tak? Także tutaj może to też się pokazywać dla was, żeby właśnie nie być rozrzutnym, żeby na to miejsce lepiej te pieniążki odłożyć, bo przydadzą wam się na przyszłość. Najlepsze wskazówki w aktualnej sytuacji. Co tutaj jest jeszcze dla was ważnego? No tutaj wprowadzić trochę równowagi, jeżeli chodzi o wasz dom, o wasze życie rodzinne, o wasze relacje, bo tutaj możecie czuć się troszkę niestabilnie, mogą tutaj się pokazać jakieś rywalizacje, walki, gdzieś takie nieporozumienia między członkami rodziny lub osób, które mieszkają pod jednym dachem i to może się wiązać właśnie z jakimś takim brakiem finansów. Może gdzieś tutaj nie ma wystarczająco i gdzieś tutaj o to mogą być jakieś problemy, mogą być kłótnie, mogą być jakieś takie niesnaski. Dlatego być może jedną z ważniejszych wskazówek jest to, aby nie być rozrzutnym, aby odłożyć troszeczkę, kochani, aby być po prostu rozsądnym w tym, co robicie na co dzień, tak? Na co wydajecie te pieniądze, na co z nimi robicie, tak? Ile macie odłożone na czarną godzinę. Postarać się po prostu bardziej wykorzystać to, co już macie, to, co możecie z tym zrobić. Tak jak mówię, zaopiekować się bardziej sobą, być może wykorzystać ten czas, który macie w jakiś sposób, aby nie wydawać tych pieniędzy, wyjść na spacer, kochani, wyjść na łono natury, tak? Robić takie rzeczy, które nie wymagają od was wydawania pieniędzy. Gdzieś tutaj w jakiś sposób to będzie dla was dosyć ważne. I warto tutaj przyjrzeć się tej sytuacji, tak? Bardziej się w to zagłębić. Najważniejsza jeszcze wskazówka w tej sytuacji. Czuję, że mi czegoś tu brakuje, tak? Postarać się być mniej, kochani, tak, więcej łagodności w was, mniej agresywności, nie pozwolić sobie na to, aby ktoś miał na was jakiś negatywny wpływ, negatywne odbicie, tak? Jeżeli coś z wami nie rezonuje, jeżeli coś z wami nie współgra, odcinacie się od tego, tak? Jasno i wyraźnie powiedzieć nie, to nie jest dla mnie, to nie jest moje, to ze mną nie współgra, wybacz, ale ja mam swoje życie, ja mam swoją drogę i ja muszę się zająć sobą, tak? Nie pozwólcie, aby ktoś zaburzał wam wizję, aby ktoś przeszkadzał wam w tym miejscu, do którego dążycie, w tym, co macie osiągnąć. Nie pozwólcie, aby przebywały w waszym otoczeniu osoby, które sprawiają, że jesteście w takim negatywnym myśleniu. Przede wszystkim skoncentrujcie się na tym, co pozytywne, kochani, na tym, o czym marzycie, czego pragniecie, czego chcecie w swoim życiu, co jest dla was w tej chwili priorytetem i dążyć do tego. Nie koncentrować się na rzeczach, na które nie macie wpływu i które po prostu nie są zależne od was, bo to tylko traci wasz czas, waszą energię, a to jest zupełnie niepotrzebne. Jeśli coś do tej pory z wami rezonowało, kochani, zachęcam was do kliknięcia w lajka, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, również w subskrypcję. Zobaczymy sobie, co tutaj ma dla was wyrocznia gwiezdnych ziaren i jakie dla was tutaj są najważniejsze wskazóweczki, o czym powinniście jeszcze wiedzieć. Dobrze, mamy już kartę. A więc podwójna misja. Służ światu, będąc sobą. Gwiezdne ziarna, będące wysłannikami światła, są zorientowane na misję i cel. Wielu z nich ma poczucie, że zostało coraz mniej czasu i że przybyli tutaj w konkretnym celu. Znaleźli się tutaj po to, aby rozwijać się jako duszę, taka misja indywidualna, a także żeby rozwijać się poprzez działanie, dołożyć właśnie swojego wkładu na rzecz planety, jako misja zbiorowa.
I ta zbiorowa misja jest często realizowana poprzez jakieś powołanie, tak? Zawodowe albo poświęcenie swojego życia czemuś większemu od nas samych. Jeśli te osoby nie zachowały pamięci na temat tej zbiorowej misji, mogą one czuć, że czegoś im w życiu brakuje, albo że zapomniały o czymś ważnym, tak jakby brakowało jakiegoś ważnego elementu w ich życiu. Gwiezdne ziarna będące wysłannikami światła mają często poczucie, że są inne, a ich dusze mogą mieć w sobie taką pamięć, jakieś takie wspomnienia bycia widocznym lub przemawiania do innych. Osoby te mogą chronić się właśnie poprzez tłumienie swojego światła, po to, aby się po prostu dopasować, albo poprzez spędzanie czasu w takim swoistym ukryciu, na przykład duchowym. I ta karta oznacza, że zostajesz wezwany do przypomnienia sobie swojej zbiorowej misji, poświęcenia się właśnie jeszcze bardziej w taki zaangażowany sposób. To przypomnienie, że Twoją rolą jako wysłannika światła jest rozświetlanie świata swoją obecnością, swoją istotą. I nie oznacza to, że musisz podjąć jakąś spektakularną decyzję czy jakieś nie wiadomo jakie działania. Nie musisz też mieć szeroko zakrojonego planu. Jeśli czujesz powinnictwo bycia takim wysłannikiem światła, musisz jedynie odkryć, co sprawia, że świecisz jaśniej. Czyli Twoje pasje, Twoje radości, to, co sprawia, że czujesz się pełny, to, co kochasz robić, tak? To, co sprawia, że jesteś w swoim elemencie. I po prostu nadal to robić, rozwijać to, rozbudowywać, udoskonalać. Jeśli masz zaufanie i podążasz taką prostą ścieżką spraw, które sprawiają, że świecisz jaśniej, jeśli zatracasz się w tym, co robisz, rozświetlasz świat samoistnie. Także zastanów się, jak możesz służyć światu właśnie będąc sobą, robiąc to, co Cię inspiruje, to, co Cię zachwyca, to, co Cię uszczęśliwia, to, co sprawia, że robisz to, co kochasz. Robić tego więcej. Amor. A więc anioły napełniają Twoje serce i umysł miłością, budząc w Tobie miłość do samego życia. Źródłem tego przebudzenia stała się Twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość i cieszyć się nią. Pozwól sobie na taką spontaniczną celebrację wszelkich przejawów miłości, uczucia, radości, tak? Czas na to, aby trochę więcej radości wprowadzić do swojego życia, trochę więcej miłości do siebie samego oraz innych. Ta karta oznacza, że anioły widzą Twoje pragnienie zakochania się, większej namiętności, większej miłości, tak? Tej radości z tych uczuć. Zamiast zajmować się Twoim życiem miłosnym w świecie zewnętrznym, swoją pomoc kieruj wprost do swojego wnętrza, do swojego własnego serca. Anioły twierdzą, że aby doświadczyć miłości w drugim człowieku, trzeba najpierw zakochać się w samym swoim życiu. I kiedy pozwolisz aniołom rozbudzić sobie tą miłość, będziesz w naturalny sposób przyciągać i doświadczać więcej miłości w swoich związkach. Tak jak mówiłam, również osoby, które Was otaczają, będą Was bardziej doceniać, będą widzieć w Was dużo więcej w momencie, kiedy Wy w sobie to zobaczycie. To są Wasze niepewności, które przelewacie na osoby, które są w Waszym otoczeniu. Także postaraj się tutaj otaczać romantycznym pięknem, na przykład różami, świecami, rzeczami, które wprawiają Cię w taki romantyczny nastrój. Przekaż swoje miłosne cierpienia aniołom i pozwól, aby oni mogli uzdrowić tą sytuację. Poproś Archanioła Michała o pomoc w pozbyciu się bolesnych więzów z dawnych lub obecnych sytuacji, relacji z jakimiś dawnymi lub obecnymi kochankami. Jasno określ, czego pragniesz w swoim życiu miłosnym, tak? Zarysuj sobie taki plan, kogo pragniesz przyciągnąć do swojego życia, czego chcesz, na czym Ci zależy. I postaraj się też afirmować. Kocham i jestem kochany, a miłość jest dla mnie bezpieczna. Zaufaj, że miłość pojawi się w Twoim życiu. Daj sobie na to też możliwość, tak? Aby doświadczać tej miłości. Archanioł Rafał, tak, pomaga Ci leczyć siebie tak samo jak i innych. Jesteś prawdopodobnie również pewnego rodzaju uzdrowicielem w momencie, kiedy leczysz swoją duszę, w momencie, kiedy uleczasz właśnie swoje traumy,
uczysz się, w jaki sposób możesz pomóc innym. Postaraj się mieć więcej cierpliwości do samego siebie w tym procesie uzdrawiania się po tych trudnych doświadczeniach, po tych trudnych sytuacjach. Wiedz o tym, że nadszedł czas, żeby zdobywać wiedzę, żeby się uczyć, żeby zbierać informacje, żeby po prostu cieszyć się z bycia uczniem. Dlatego, że wykorzystasz tą wiedzę w przyszłych działaniach. Także miej w sobie więcej cierpliwości, bo wiedza, którą w tej chwili zdobywasz, tak, te lekcje, których w tej chwili doświadczasz, być może rzeczy, którymi się w tej chwili zajmujesz, mają ogromne znaczenie. W Twojej przyszłości będziesz mógł to wykorzystać w pozytywny sposób. I mimo, że bardzo pragniesz już rozpocząć jakiś nowy projekt, to wiedz o tym, że jeszcze nie nastał właściwy czas. W tej chwili jesteś właśnie w fazie przygotowań. Zbierasz nowe informacje, między innymi poprzez naukę, lekturę, być może jakieś medytacje, koncentracje, dodatkowe zajęcia czy jakieś porady ekspertów. Całe Twoje życie dzieli się na czas przygotowań i czas działania. I wiedz o tym, że w tej chwili jest jeszcze za wcześnie, żebyś zdecydował, jak wykorzystasz informacje, które gromadzisz. Z pewnością masz już pewne pomysły. Postąpisz rozsądnie, spisując je, żebyś mógł wykorzystać je w przyszłości. Wkrótce zostaniesz wezwany do działania i zrobienia właściwego użytku ze swojej wiedzy. Będziesz wtedy bardzo zajęty ciężką pracą, także skorzystaj w tej chwili z tej niepewności i odpoczywaj. Bądź niczym pusty puchar, który niebo napełni swoją mądrością. Dzięki swoim wyjątkowym umiejętnościom wykorzystasz tę mądrość we właściwy sposób, co przyniesie korzyści Tobie oraz światu zewnętrznemu. Co jeszcze tutaj od Waszych aniołków? Odpuść. Jeśli zrezygnujesz z nadmiernej kontroli i odprężysz się, Twoja energia przyciągnie do Ciebie spełnienie marzeń. Także postaraj się odpuścić ten opór, tak? Tą kontrolę. Wszechświat doskonale zna Twoje marzenia, Twoje potrzeby i stara się je spełnić, tak? Sam też możesz sobie oczywiście w tym pomóc, w tej realizacji. Jeśli zrezygnujesz z chęci kontrolowania wszystkiego i zbytniego skupiania się właśnie na konsekwencjach czy sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdujesz, im bardziej się zrelaksujesz i zaufasz, tym szybciej ujrzysz pozytywne rezultaty. Wiedz o tym, że plan wszechświata wobec Ciebie jest znacznie doskonalszy niż to, co sam mógłbyś sobie wyobrazić czy wymarzyć, tak? Lepiej po prostu skłoń się przed boską mądrością i pozwól, żeby działała na Twoją korzyść w doskonały sposób. Jeśli chcesz, to poćwicz odpuszczanie sobie, tak? Zawsze możesz znów wzmocnić tą kontrolę. Jednak na ten moment anioły są pewne, że spodoba Ci się takie poluźnienie i zaadoptowanie takiego nowego sposobu, zdrowego stylu życia. Wiedz o tym, że nie masz powodu do zmartwień i wszystko naprawdę zmierza we właściwym kierunku. Bądź po prostu optymistyczny, żeby przyciągnąć do siebie to, co pozytywne. Zastosuj na przykład metodę 12 kroków, tak jak w terapii anonimowych alkoholików, żeby poradzić sobie z uzależnieniem czy z sytuacją, którą sobie nie radzisz. Spędzaj czas na świeżym powietrzu, żeby po prostu odnowić tą łączność z Bogiem, tak? Żeby się uziemić, ukorzenić po prostu swoją energię. Miej wiarę, że wszystko będzie dobrze. Wiedz o tym, że ucząc się nowych rzeczy, możesz nabyć nową, ważną wiedzę, która będzie Ci potrzebna w przyszłości. I zamiast wciąż na nowo roztrząsać daną sytuację, wsłuchaj się w głos swojego serca, a ujrzysz odpowiedź. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Wytrwałość, także cierpliwość, wytrwałość, nie poddawaj się. Jeśli sobie obierzesz tutaj jakiś plan, obierzesz jakiś cel, nie poddawaj się, działaj, po prostu bądź silny, wyjdź ze strefy komfortu i nie pozwól sobie na to, aby się poddać, aby zmięknąć, tak? Aby zwątpić w swoje możliwości. Wewnętrzna mądrość, także jest tu zdecydowanie w Was już to, czego potrzebujecie. Wy już wiecie, co macie robić. Tylko musicie zaufać tej swojej duchowej mądrości, tak? I po prostu niezwłocznie podjąć działania, nie odkładać rzeczy na później. Uwierzcie w to, że Wy już wiecie, że jesteście prowadzeni i wiecie, co macie robić. Sytuacja, o której aktualnie myślisz, jest już praktycznie rozwiązana, a mądrość całego świata stoi przed Tobą otworem. Ale żeby skorzystać z tej wiedzy, musisz jedynie uspokoić swój umysł. Zapomnij o swoich zmartwieniach oraz niepokojach i poddaj się pełnej miłości, potężnej sile, która rządzi całym wszechświatem. Przymknij oczy. Skup się na swoich myślach i swoich odczuciach, które przepływają przez Twoją świadomość. Jeśli tego chcesz, możesz poprosić anioły, aby dały Ci sygnał, że właściwie pojmujesz swoją duchową wiedzę. Najważniejsze jest jednak to, żeby uwierzyć.
Anioły zapewniają cię, że korzystasz ze swojej wiedzy właściwie i że podejmujesz decyzje, które są dla ciebie dobre i dla twoich bliskich. Także nie odwlekaj, nie przekazuj swojej mocy innym. Zaufaj swojej intuicji, bo ona prowadzi cię najlepiej i nie krytykuj się po fakcie, tak? Wiedz o tym, że jesteś na właściwej drodze, także zwróć uwagę na ciągle powracające pomysły i wprowadź je w czyn. Nie bez powodu pojawia się to ciągle w twojej głowie. Jeszcze zobaczymy sobie wskazóweczkę od Archanioła Michała i przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Także zastanówcie się już, kochani, co chcielibyście wiedzieć, jakie macie jeszcze pytania, co nie zostało poruszone podczas czytania. Poczucie humoru, tak, także jesteś nawołany do tego, aby mieć więcej poczucia humoru, aby więcej się cieszyć, aby spędzać czas w radośnie, w radosnym otoczeniu, w otoczeniu ludzi, którzy są radośni. Sytuacja ta czerpie korzyści właśnie z twojego poczucia humoru. Postaraj się wizualizować doświadczenia w umyśle, tak jakbyś oglądał scenę z filmu. Szekspir powiedział, cały świat jest sceną. Co uważasz za zabawne w ludzkiej naturze, w tej całej scenerii? Dzięki nowym perspektywom na zachowania innych możesz automatycznie wypełnić się miłością. Humor pozwala ludziom na porzucenie obrazy. Po prostu postaraj się ujrzeć miłość, uleczyć daną sytuację lub relację. Dlatego właśnie Bóg i anioły mają wspaniałe poczucie humoru. Tak samo jak i Ty. Także pamiętaj o tym, że śmiech to najlepsze lekarstwo na wszystko. Postaraj się może obejrzeć jakiś zabawny film albo program telewizyjny, może jakiś stand-up, jakiś kabaret, coś śmiesznego, coś na poprawę humoru. Tutaj macie też piękną modlitwę, przeczytam Wam tą modlitwę, kochani. A więc, Archaniele Michale, dziękuję za pomoc w dostrzeganiu humoru sytuacji, kiedy mogę radośnie śmiać się z ludzkiej natury. Chciałbym ujrzeć swoje doświadczenie w nowym świetle, aby odnaleźć miłość i uzdrawiającą energię. Dobrze, kochani, a więc przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że Wasze pytanie jest już gotowe. Zastanówcie się tutaj i zadajcie sobie to pytanie, co jeszcze chcielibyście tutaj wiedzieć. Jeśli pytania jeszcze nie ma, włączcie sobie pauzę. Gdy pytanie się pojawi, włączcie play, aby usłyszeć odpowiedź. Poprosimy sobie tutaj o 3 karty w odpowiedzi na Wasze pytanie. Ponownie, kochani, posłuchaj swojej intuicji. Mieliśmy już o tym mowę, także postarajcie się słuchać swojej intuicji i nie wmawiać sobie, że nie jest ona zgodna z Wami, że nie mówi Wam prawdy, bo Wasza intuicja to Wasz najlepszy przewodnik. Pokojowe rozwiązanie i jeszcze jedną kartę. Poprawa zdrowia, tak? Także również mieliśmy tutaj coś o zmianie nawyków żywieniowych, o poprawa zdrowia. Wielkie, szczęśliwe zmiany. Cudownie. Tutaj sobie wyciągniemy, kochani, jeszcze po jednej runie na każdą z tych kart, aby zobaczyć, zagłębić się bardziej w te odpowiedzi. Dobrze. W pierwszej kolejności mamy inicjał N lub NI. Następnie mamy S lub SI. Następnie mamy T oraz mamy tutaj Z lub Z. A więc w pierwszej kolejności posłuchaj swojej intuicji. I tutaj jest właśnie mowa o takiej twórczej dyscyplinie, o wytrzymałości, cierpliwości, aby się nie śpieszyć, aby nie narzucać sobie tutaj tempa. To nie jest wyścig, kochani. Na wszystko jest odpowiedni czas, także postarajcie się tutaj pewne rzeczy załagodzić, odpuścić ten napór, tak? Tą próbę kontrolowania wszystkiego. Następnie mamy pokojowe rozwiązanie i tutaj mamy runę Słoneczko, która mówi nam o olśnieniu, o spełnieniu, o słońcu, wzroście, dostatku i o powodzeniu. Także wiedzcie o tym, że wszystko ułoży się najlepiej jak to możliwe. Przyjdą do Was odpowiedzi, na które oczekujecie i otrzymacie tutaj jaśniejszy obraz sytuacji, jaśniejszą wizję oraz poprawa zdrowia. I tutaj jest mowa o takim zdecydowaniu, o precyzyjnym celu, takiej męskiej odwadze, sprawiedliwości i uczciwości. Także postarajcie się tutaj być sami ze sobą właśnie uczciwi. Zdecydujcie się na te pozytywne zmiany w Waszym życiu, jeżeli chodzi o te zdrowe nawyki żywieniowe. Sprecyzujcie sobie tutaj konkretnie cel i dążcie do niego. Nie poddawajcie się, zanim nie osiągniecie swojego celu.
oraz wielkie, szczęśliwe zmiany, tak? I tutaj mamy mowę o Waszym instynkcie, naturalnej ochronie i bezpieczeństwie. Także wiedzcie o tym, że jesteście chronieni, że nie ma się o co martwić, że pojawią się w Waszym życiu pozytywne zmiany. Musicie tylko w to zaufać, tak? Mieć w sobie więcej wiary i zaufania w to, dokąd dążycie i co zmierza do Waszego życia. Bardzo Wam dziękuję, kochani, za dzisiaj. Mam nadzieję, że usłyszeliście tutaj wiadomości dla siebie, dostaliście odpowiedzi na pytania, które Was trapiły. Jeśli tak, to bardzo Was proszę o pozostawienie lajka, o również subskrypcję tego kanału, jeśli jeszcze go nie zrobiliście. Kliknijcie również dzwoneczek powiadomień. Zachęcam Was również do podzielenia się z innymi tym oto kanałem, aby przybywało do nas coraz więcej takich wspaniałych duszyczek jak Wy. Życzę Wam powodzenia, do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam Was, buziaki, pa!